Halo, dzień dobry, może dobry wieczór, w zależności kto o jakiej porze mnie ogląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym smutnym momencie. Moja armia, wielka armia śląska została zmasakrowana, kiedy nie patrzyłem, kiedy włączałem nagrywanie. Takie smutne, tak samo smutne jest to, że chyba nie pamiętacie o tym, by oceniać i komentować regularnie odcinki z tej serii, gdyż gdybyście pamiętali, no to chyba byłoby tych lajków więcej, prawda? No prawda, tak więc pamiętajcie o tym, pamiętajcie, że wasze lajki i komentarze naprawdę bardzo motywują do dalszego nagrywania, no i pomagają w rozwoju kanału. Ponadto też, jakby ktoś chciał mnie wspomóc pieniężnie, no to za sprawą Patronite, do którego link znajduje się w opisie tego filmu, może to zrobić. Tak więc może już porzucając te chamskie reklamy, skupmy się na rozgrywce. Rozgrywce, w której, jak zapewne pamiętacie, przy okazji poprzedniego odcinka starałem się jakoś pomóc Polakom. No teraz spotkała mnie za to kara. Niestety dzielne wojska śląskie jak zwykle przyjęły na siebie pierwsze uderzenia w zamian za uratowanie Polski. To dzielne wojska właśnie Ślązaków uratowały ten naród przed upadkiem. Naród, który, jak widzę, oddał Moskwie kilka prowincji. Moskwie, która także tutaj prowadzi chyba, raczej prowadziła jeszcze przed chwileczką wojnę ze Złotą Ordą oraz z Kazaniem, którego również rozebrała na części pierwsze. Z jednej strony to jest smutne, że Polacy dostali tak po twarzy, z drugiej jednak strony pamiętajmy, że Polska prędzej czy później będzie naszym wrogiem. A jeżeli będzie naszym wrogiem, no to wtedy w sumie nie miałbym nic przeciwko temu, by ją rozebrać, no i tym samym zrealizować cel achievementa, który mówi nam o tym, że musimy stworzyć Polskę. I właśnie! Wiele osób pisało w komentarzach, że wcale nie muszę masakrować Polski, żeby mieć ten achievement, ponieważ jak Polska przejdzie na Commonwealth, no to wtedy ja Polskę będę mógł tak naprawdę stworzyć samodzielnie, jeżeli będę posiadał tutaj kilka prowincji. Jest to prawda, ale było też kilka takich osób, które twierdziło, że nawet przed powstaniem Commonwealtha można tę Polskę stworzyć. Nie można stworzyć kraju, który już istnieje, pamiętajcie o tym. Tak więc jeżeli chcę, by ten achievement był mój, no to albo muszę liczyć na to, że powstanie ten Commonwealth, albo muszę samodzielnie Polskę całkowicie wchłonąć w swoje imperium miłości, radości, szczęścia i dostatku. Mam nadzieję, że jest to teraz w miarę zrozumiałe. Okej, moje 9, prawie 10 tysięcy śląskich żołnierzy musi uratować znowu sytuację, która ma obecnie miejsce na Litwie. Ponadto wydaje mi się, że powinniśmy w końcu wybrać naszą pierwszą ideę. Ideę, która, no właśnie, powiem szczerze, nie głównym pomysłem byłoby zainwestowanie w influence ideas. Z jednej strony ja bardzo lubię iść w idee militarne, no bo wiadomo, dzięki militarnym ideom będziemy mieli większą siłę armii, ale influence ideas dają nam mniejszą agresywną ekspansję o 20%. Dodatkowo mamy tutaj fajne bonusy z aneksji wasali, ogólnie do wasalizacji mamy różne bonusy, a jak wiecie, w cesarstwie o wasala naprawdę nie trudno, więc może właśnie te influence ideas tym razem sobie wezmę. Niech tak będzie. Za wymaksowanie tych idei będziemy mogli zabierać więcej ziem w czasie pisowania. Po prawdzie nas to aż tak bardzo jakoś nie zbustuje, ale i tak wydaje mi się, że influence ideas w tym momencie będą niegłupie. Innym też niegłym pomysłem byłoby humanist ideas, które przydałyby nam się w erze absolutyzmu, ponieważ w erze absolutyzmu wejdzie mechanika absolutyzmu, która jest dość ważna i ona będzie mogła być bufowana m.in. przez harsh treatment. Dzięki ideom humanistycznym, jak będę robił te harsh treatment, nie wiem czy dobrze to wymawiam, ale to nie jest ważne, no to nie będę miał minusów z tego wynikających, raczej te minusy będą po prostu mniejsze, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Ci, którzy grają w Europkę, pewnie wiedzą o co mniej więcej tutaj mi się rozchodzi. Cholera jasna, armia Teutonic Orderu próbuje mnie dopaść, a ja nie chcę być dopadnięty przez jakąś podludziową armię Teutonic Orderu. To jest smutne. Tak samo jak smutne jest to, że armia polska przestała istnieć. I Polacy mogą mieć dość spory problem z uratowaniem swojego narodu. Czy my w ogóle walczymy z kimś poza Teutonic Orderem? Z tego co widzę, nie. I tak się zastanawiam, czy gdybym teraz nie zrekrutował armii najemników i nie zaatakował tego Teutonic Ordera, raczej Orderu samodzielnie, to czy ja nie byłbym w stanie zabrać Gdańska, a następnie utworzyć z niego wasala? Nie sądzicie, że to byłby dobry manewr? No bo wiecie, Gdańsk to jest bardzo ważny ośrodek handlu w handlu bałtyckim. Więc mógłbym coś takiego zrobić, mógłbym samodzielnie spisować. Po prawdzie, no pewnie Polska by się na to obraziła, ale no, jeżeli ja tego nie zrobię, to raczej oni też tego nie zrobią. Halo, halo, co my tutaj mamy? Widzę, że możemy wziąć kolejną fajną, nie wiem jak to się nazywa, halo, jak to się nazywa? Ability, czyli możemy wziąć kolejną umiejętność. Unrest minus 5, słabe, ale agresive Expansion Impact minus 10%. Ej,
No to jest genialne! To ja chcę! Chcę zmniejszać moją agresywną ekspansję coraz bardziej, bardziej i bardziej. Jak wygląda sprawa z naszymi punktami militarnymi? Nie mamy żadnego pana od tego zatrudnionego i w wyniku tego no, nasza sytuacja militarna jest dość trudna. Jesteśmy zacofani to o dwie technologie, w wyniku czego nie mamy szans w walce z Zakonem Krzyżackim. Nie możemy też się tak na niego po prostu rzucić, co oznacza, że musimy liczyć na połączenie naszych armii z armiami litewskimi. O! Mamy jakiś event, możemy zyskać Beistach w Hradecko, to jest prowincja, którą zabraliśmy od Czechów, ale stracimy Burgers Loyalty. Na Burgers Loyalty akurat zgodzić się mogę. Wiecie dlaczego? Z tego względu, że mam go całkiem sporo, więc niech tak się stanie. Stracę to Burgers Loyalty, zyskam troszeczkę tej produkcji, no i wszyscy jesteśmy zadowoleni. Też mówiliście, że po co ty boostujesz tę biedną prowincję, nic jej nie masz, nie lepiej już byłoby boostować prowincję ze złotem? Oczywiście, że tak. Ja wiem, że gdzieś tutaj jest kopalnia złota, o właśnie, w chlebie. W chlebie jest kopalnia złota, złoty chleb można by powiedzieć. Wiem, że ta prowincja się nazywa Heb, ale no ja zawsze nazywam ją chleb. Tak czy jak, zanim ja tę prowincję zdobędę, no to troszeczkę jeszcze minie. Ja chętnie bym tych Czechów zaatakował, tylko że do tego potrzebuję pomocy Polaków między innymi. A Polacy, no, mają swoje własne problemy teraz. Ja ich ratuję i to niewątpliwie jest jakiś tam bonus, ale jednak zauważmy, że mają oni naprawdę bardzo duże problemy. Swoją drogą, a propos problemów, wydaje mi się, że powinniśmy z nim próbować relacje z Lisz, ponieważ miło byłoby zostać tym cesarzem. Gdybym był cesarzem, nie musiałbym się martwić o to, że ktoś tam na mnie krzyczy, wrzeszczy i tak dalej. Poza tym mógłbym też spróbować utworzyć cesarstwo Świętego Romana. Oczywiście nie takie oficjalne, ponieważ przedostatnia decyzja mówi o tym, że każdy kraj w cesarstwie staje się naszym wasalem, albo mamy na niego casus belli, by z niego wasala uczynić, prawda? No i w sumie brzmi to nie głupio, nawet ktoś o tym pisał w komentarzach, to nie jest tak, że ja nie wiem, że takie rzeczy można robić. Ja wiem, że można taką rzecz zrobić, ja wiem, że mógłbym tak zrobić, na przykład najpierw wziąć cesarstwo, stać się cesarzem, który będzie pilnował porządku w tym królestwie, w tym cesarstwie właśnie, ale armia polska powróciła, Pytanie, czy ja zdążę tutaj uciec, czy ja zdążyłbym uciec? Zdążę uciec bez większych problemów, na szczęście, Ej, miałem móc uciec. Jak do tego doszło? Nie tak to miało wyglądać. Dobra, dorwaliśmy ich, tylko że oni mają, pomimo tego, że mają minusy, mają lepszą technologię i mają więcej ludzi, więc oni mnie tutaj zmasakrują. No ja bym się stąd wycofał, powiem szczerze. Polacy powinni sobie tutaj już teraz pomóc jakoś, czasami poradzić. I cholera jasna, no smutna sytuacja. Nie sądziłem, że będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że wojska Teutonic Orderu zmasakrują nam doszczętnie armię, a ja powiem szczerze, wolałbym nie tracić manpowera na odnawianie tej armii. Naprawdę, wolałbym mimo wszystko ten manpower gromadzić do zaatakowania Czechów. Ponadto też chciałbym tym cesarzem zostać bardzo i jestem o krok, musiałbym tylko Lisz namówić do tego, by mnie wsparło. Tylko, że to może być dość problematyczne. Mogę stracić lojalność nobility, ale zyskam casus belli na Węgry, albo stracić prestiż i 10 lojalności zyskać u nobility. Jeżeli mam być szczery, w tym wypadku wolę stracić prestiż. Nie jestem pewien, czy to się nie przełoży tutaj na głosy. Troszkę chyba tak. Troszkę tak, bo im więcej prestiżu mamy, tym bardziej ochoczo oni na nas głosują, zauważmy. Więc z jednej strony niby w kolano to kopnąłem, ale z drugiej ja mam teraz tego nobility 82%. Matko bosko, manpower odnawiam się plus 20%. Mógłbym wykorzystać coś, żeby tutaj na przykład, nie wiem, zatrudnić ministra, który byłby o połowę tańszy. No z jednej strony fajne, tylko że ja i tak nawet jeżeli on byłby o połowę tańszy, to mnie nie byłoby stać, żeby go zatrudnić. Więc moglibyśmy powiedzieć go o odnowieniu manpowera, albo o uzyskanie generała, który by nas poprowadził do walki z tymi gałganami z Czech. Też nie głupie. Ile my tego influence mamy? O matko, dużo, dużo influence mamy. Dobra, to poprosimy ich w takim razie o manpower. Gdyż możemy, mamy taką opcję, to dlaczego by z niej skorzystać? Może tych panów też o coś poprosimy? Czy możemy tutaj o coś ich prosić? Niestety tych nie możemy o nic prosić, a tych, no niby moglibyśmy lojalność, mogliśmy poprosić o hajs, tak? Ale lojalność by nas podała tak bardzo, że to się nie opłaca. No dobra, no wstójmy w tym racie Bożu i czekajmy. Czekajmy na rozwój wypadków. Wydaje mi się, że na razie jesteśmy w stanie tutaj jeszcze jakimś tym Polakom pomóc, dopóki nie bierzemy żadnych pożyczek, które swoją drogą niebawem zaczną nas nękać, jeżeli czegoś tutaj nie zrobimy w tym temacie. Okej, jesteśmy na Borach Tucholskich. O, mamy Times of Need. Możemy poprosić Polaków o to, by dali nam cokolwiek. Nam by się teraz przydało, jeżeli mam być szczery, nam by się przydał teraz prestiż.
prestiż. Ja nie będę od Polaków, bo oni możliwe, że tak by mi nie dali. Są w trakcie wojny, więc Polska jako bot mogłaby się nie zgodzić dać mi pomocy, nie zgodzić się udzielić mi pomocy, a prestiż możliwe, że przełoży się na te głosy. Mówię, że nie jestem pewien, bo aż tak dobrze mechaniki zarstwa nie znam, ale wydaje mi się, że im więcej mamy prestiżu, tym o właśnie, też tutaj mam napisane. Jeżeli mamy więcej prestiżu, to mamy większą morale armii, na pewno, ale czy to się nie równa jakoś na te głosy właśnie? Czy to się nie równa także na to, że oni chcą na nas głosować? Co tak naprawdę tutaj ma? Jest prestiż, dokładnie tak, wiedziałem, jest prestiż. Podejrzewałem właśnie, mamy proszę Legitimacy plus 46, Diplomatic Reputation plus 39, Royal Marriage plus 10, Relations plus 200, Alliance plus 30, no i Prestige plus 8. Tak więc wydaje się to naprawdę, naprawdę niegłupie. Obecnie, jak widzę, Austriacy nas troszkę pod względem prestiżu biją i to bardzo nas biją. Czy mi się wydaje, czy Saksonia przestała coś wspierać, przestała wspierać swoją dynastię w Polsce? Może to i lepiej naprawdę. Gdzieś trzeba drugiego dyplomatę wysłać, no bo jednak granie w cesarstwie to jest ciągłe wysłanie gdzieś dyplomatów. I mi się wydaje, że też niegłym pomysłem byłoby wysłać ich do Trieru. Z Trierem mamy sojusz, jak zresztą z prawie każdym tutaj obecnym, jak to się nazywa? Z prawie każdym tutaj obecnym elektorem. I właśnie, ktoś pisał, że fajnie, że teraz bez problemu już zostaniesz... Cholera jasna, że już bez problemu zostaniesz cesarzem. No właśnie, widzicie, to nie jest aż takie proste. Teraz cesarzem na przykład została znowu Austria, gdyż dopiero co odbyło się głosowanie. No i teraz ludzie głosują na mnie, ale za późno, no bo to sekundę mi zabrakło, żeby stać się tym cesarzem. Gdybym sekundę wcześniej wysłał tego dyplomatę, to kto wie, może jeszcze by się zmieniło. Ale nie jestem też pewien, czy oni przypadkiem teraz nie głosują tak na mnie. No właśnie, oni teraz na mnie głosują tylko właśnie dlatego, że Austria nie ma następcy tronu. Gdyby Austria miała następcę tronu, to raczej aż tak ochoczo by ze mną nie rozmawiali. Dobra, zredukujmy może War Exhaustion, bo mamy go całkiem sporo, a nie chcemy, żeby nam tutaj cokolwiek wybuchło, więc redukcja. I jeśli mam być szczery, ja dalej mam tutaj taką wizję zabrania im tego Gdańska, tylko że żeby zabrać ten Gdańsk, właśnie ja mówiłem o tym, że chętnie bym zabrał Gdańsk i stworzył z niego wasala, tylko że ja nie graniczę w ogóle z tymi kałganami, no nie mam jak tego zabrać, tak? Więc musiałbym tutaj zrobić to inaczej, musiałbym zrobić Release Nation, no i no teoretycznie byłoby miło, tylko że z Release Nation ja nie zwasalizuję tego Gdańska, o tym nie pomyślałem właśnie, że teraz już nie jest tak jak na starych paczach i nie mogę sobie brać wszystkiego dookoła. Cholera jasna, no bywa i tak, nie ma co się na razie przejmować, plan się nie powiódł, ale przynajmniej Polakom nabijemy fejwory i Polacy potem pomogą nam w wojnie z Czechami po prostu, no bo skoro my i tak nie jesteśmy na razie cesarzem i na razie nic nie szykuje się na to, żebyśmy tym cesarzem mieli zostać, no to spróbujmy przynajmniej tych cebulaków, pepików zmasakrować. I tyle. Dobra, czy mogę gdzieś jeszcze wysłać mojego agenta? Tutaj bym chciał w Trierze improwować relacje, jeśli wolno. Jeśli wolno oczywiście. Wbiłbym się w ten Marienburg, ale zmasakrują mnie. Wiecie dlaczego mnie zmasakrują? Zmasakrują mnie z prostej przyczyny. Ja mam gorszą technologię i w ogóle nie mam empowera się na dodatek. Jeżeli ja stracę te armie, to już ciężkie będą moje żywoty. Musimy czekać. Pamiętajmy, nie gramy tutaj o World Conquerora. My tutaj gramy o jeden perfidny, taki konkretny achievement. Achievement, który polega na tym, by ścisnąć Polskę i stać się nią, będąc Śląskiem. Więc jesteśmy w stanie to zrobić, tylko trzeba działać powoli. Nie można się za bardzo śpieszyć. Jak mówi przysłowie, śpiesz się powoli. Co ja tutaj mam do wyboru? Mogę mieć kardynała. Polska się trochę obrazi. Mogę mieć kardynała, mogę zyskać kardynała z Poznania, więc bardzo fajne miasto. I będę go miał tutaj u siebie, we Wrocławiu, że kardynał będzie u mnie, ale Polacy mogą się obrazić. Tylko czy Polacy i tak mnie nie kochają? Oni mnie kochają. Ja spróbuję, wiecie? Ja spróbuję. Polacy może i się obrażą, ale dzięki temu będę miał większe szanse na zostanie papieżem. A jak wiecie, jedno z moich zadań, które sobie wziąłem, to właśnie zostać papieżem. Wow, ale ich zeżarli. Czy dostałem coś pieniędzy? Dostałem pieniędzy i to sporo. Dostałem też 37 fejworów. Bardzo miło. Polsko, drogi przyjacielu, a może byśmy sobie trust zwiększyli, co? No, wykorzystajmy. Masz mi ufać, Polsko. Bezgranicznie masz mi ufać. Masz nigdy nie ośmielić się mnie zdradzić. Przynajmniej do czasu, kiedy ja cię nie zaatakuję. Tononic Order ogłosił mnie rywalem. No,
No, na to nie poradzimy niestety, ale mnie interesuje inna rzecz. Interesują mnie Pepiki. Pepiki, którzy istnieli już wystarczająco długo. Czy Polacy by mi pomogli? Polacy są zniszczeni wojną, oni są w debecie, oni w ogóle nie chcą, oni nie widzą sensu w tym wszystkim. Brandenburgia tak samo, zniszczona wojną. Saksonia by mi pomogła, ale to tylko 10 tysięcy żołnierzy, a oni mają sojusz z Anhaltem, który ma 6 tysięcy, mają sojusz z Brunswickiem, który pewnie też ma coś koło tego, nawet pewnie więcej. No i z Salzburgiem, który znajduje się tutaj, więc no trudno powiedzieć, trudno jest przewidzieć. Gdyby Lisz nam wisiał przynajmniej 10 favorów, to można byłoby spróbować. Würzburg, no on lubi, Würzburg lubi, dlatego ja bym powiedział, że z Würzburgiem to trzeba sytuację inaczej załatwić. Ja z Würzburgiem zerwałbym mój sojusz. Wiecie? Gdzie jest ten Würzburg? Ja nawet nie wiem, gdzie ten kraj jest. On gdzieś tutaj powinien być. Tutaj jest. Würzburg to jest... Nie, to jest Magdeburg. To gdzie jest Würzburg? Chwila. Gdzie jest Würzburg? Który to był kraj? No gdzieś tutaj był na pewno. Würzburg, kolonia. Gdzie jest Würzburg? Tu jest Würzburg. Dobra. Würzburg ma 4000 żołnierzy. Nie, ja to zerwę. Zerwę sojusz, mam za dużo dyplomatycznych relacji, za bardzo mi to ciągnie po dyplomatycznych relacjach, a Würzburg nawet nie jest cesarzem, więc who cares about him? Who cares about him? Dobra? Co jeszcze? No brakuje nam manpowera, to przede wszystkim. Ustawmy się w Raciborzu, ponieważ tam mamy najbogatsze ziemie, tam nie będziemy mieli żadnego attrition, no i módlmy się, żeby jakoś to poszło. Nie mamy kogo ustawić na rywala, to też jest dość problematyczne. Powiem szczerze, chciałbym mieć jakiegoś rywala teraz. Jak tam wybory, elekcje? Kolonia mogłaby na nas zagłosować i niewiele jej brakuje, żeby na nas zagłosować. Ja chętnie na kolonię tutaj bym pogłosował, wiecie? Czyli chętnie by jej poprawił relacje. Więc moglibyśmy spróbować do kolonii wysłać naszego dyplomatę, niech on tam nawet moglibyśmy spróbować dać im sojusz. Tak, to jest miłe. Pamiętajmy, że jak zostanę cesarzem, to zyskam dodatkową jedną relację chyba, z tego co pamiętam, więc nawet jeżeli teraz mam ponad limit tych relacji, to prędzej czy później mi się to jakoś zwróci. A teraz walczymy o to, żeby tym cesarzem zostać w ogóle. Żeby w ogóle tym cesarzem zostać. Co nie jest takie łatwe, jak widać. No dobra, poprawiamy z nimi relacje coraz bardziej i bardziej. Jak widzę, kolonia już na nas głosuje. Jeszcze do Palatynatu można byłoby wysłać naszego dyplomatę. Jak tak sobie teraz o tym myślę. Palatynat. No, oni chętnie by wzięli od nas sojusz, tylko że, no wiecie jak jest, no już mam za dużo tych relacji, naprawdę za dużo. Mam tylko 3 plus 3 przyrostu miesięcznego, a wziąłem ideę influence. I to mnie też trochę boli, no bo, no wiecie, no kurczę, no nie wiem jak wam to powiedzieć, ale jest syf i smutek. No jest syf i smutek po prostu, jak na to patrzę, to aż płaczę. No Węgrzy stali się wielką potęgą, no my nie jesteśmy jeszcze wielką potęgą, więc nawet nie będziemy próbowali się z nimi równać, ale nie zmienia to faktu, że... No sytuacja nie jest ciekawa. No ja bym chętnie tutaj zatrzymał te pepiki, tylko że samemu też nie za bardzo idzie. Mamy bardzo dobrego następcę, 260. Popatrzcie, militarny taki nie jest może najlepszy, ale ma plus 6 i to nam pomoże w przyszłości wymaksować nasze idee influence, które mimo wszystko bardzo się przydadzą. Więc okej, inwestujemy w kolejną technologię, tym razem jest to technologia 5. Jesteśmy zacofani dalej, z tego co rozumiem. Na pewno jesteśmy dalej zacofani. Tak, oni mają 6, mamy 5. Ale możemy wziąć już Men at Armsów. Możemy wziąć Men at Armsów, co w sumie też nie jest głupim pomysłem, gdyż Men at Armsi są dobrzy do bronienia się. A my, jeżeli powiemy wojnę komukolwiek, to raczej będziemy czekać, aż oni przyjdą do nas, a nie my do nich. Przynajmniej taką mam wizję. Możemy zyskać minus Reform Desire albo Papal Influence, ale będzie plus Reform Desire. Cholera jasna, jeżeli tutaj zbyt szybko ta reformacja nadejdzie, to będzie też dość duży problem. No ale no trzeba. Ja nie mogę sobie pozwolić teraz na unrest w Hradecku, no bo moja armia by została zniszczona, jeżeli tutaj by wybuchł bunt. Mam zbyt małą armię, by walczyć z buntownikami obecnie. Musimy to wziąć pod uwagę, że niestety, ale nie jestem taką potęgą militarną jak chociażby Polska, która w sumie byłoby miło, gdyby jednak mi pomogła w czymkolwiek, w walce tutaj z czymkolwiek. Halo. Nie mam żadnych dyplomatów, których mógłbym wysłać. Jak tam gra o tron nasza wspaniała? Nasza wspaniała gra o tron idzie. Idzie i to całkiem dobrze idzie. Wprawdzie Lisz ma takie ostatnie jakieś problemy z głosowaniem na nas, ale wiem na pewno, że Austria cesarzem już nie zostanie. Nie ma, chociaż z drugiej strony, jeżeli Austrii urodzi się następca tronu, wszystko się może zmienić. Austria nie ma następcy tronu, to też, no właśnie, nie mają żadnego następcy tronu, to więc nie mogą na nią głosować, ale jak następca tronu się urodzi, to będzie duży problem. Będzie duży problem. O, Palatynat zaczął na mnie głosować. Super. Czechy na mnie robią jakąś szczotkę szpiegowską, a to już jest podludziowe. To jest naprawdę podludziowe. Zyskać 10 prestiżu albo bonusy do misjonarzy. Ja powiem szczerze, prestiż chcę. Chcę prestiż. Im więcej prestiżu, tym bardziej będą na nas głosować w tym cesarstwie, a to jest teraz najważniejsze, wiecie? Najważniejsze.
Okej, mamy 60 dukatów, 4000 manpowera. Nasz dyplomata właśnie wraca z kolonii, więc teoretycznie za chwilę będziemy mogli tutaj sprawdzić, czy ktoś nie chce nam pomóc w walce. Lisz, Trier, Saksonia by nam pomogły. No, całkiem sporo. Całkiem sporo, jeżeli mam być szczery, tylko czy Saksonia z czymś nie walczy? Nie, Saksonia z niczym nie walczy. Mielibyśmy walkę z Anhaltem, Brunswickiem, Salzburgiem i Bohemią. Sprawdzę jeszcze w Ledgerze, ile oni mają siły. Wydaje mi się, że nie jest tego jakoś dużo. Jak tam było, to był Anhalt. Mają 6000. Anhalt, Bohemia 14000. Mają więcej od nas. Czyli mają już 20000 żołnierzy. Do tego Brunswick. Brunswick jest tutaj. 8000, czyli 28000. I jeszcze tam był co? Tam była ostatnia kraina, to była Salzburg. Pod S będzie Salzburg zapewne. Salzburg. Salzburg ma 7000. O matko, czyli będą mieli ponad 30000 żołnierzy, podczas gdy my będziemy mieli no ile? No raz, dwa, to jest 22000, do tego Trier mamy tutaj no ponad 30000. No teoretycznie jak się połączymy w jednego wielkiego molocha, to mamy szansę. Ale to nie są takie, wiecie, miażdżące szanse, to wszystko się może stać w tej wojnie, poza tym oni mają lepszą technologię, więc moja armia jest bezużyteczna. Gdyby Polacy nam pomogli, to co innego, tylko że Polacy są na 1000 w debecie i oni nam raczej nie pomogą. Brandenburgia, no nie wisimy im 10 fejworów, plus mają trus, plus w sumie, gdyby nie to, gdyby oni mieli trusa, a już właśnie go nie mają, to Brandenburgia nawet mogłaby nam pomóc. No, Brandenburgia mogłaby nam nawet pomóc. Tylko że Brandenburgia musi mieć z nami 10 favorów. A na razie niestety nie ma. Chyba że... Ej, Brandenburgio. Ja cię poproszę o prawo przemarszu, co? Poproszę cię o prawo przemarszu i wyślę swoich żołnierzy tutaj. Ja nie jestem pewien, czy odbicie tej prowincji nie da nam favorów, wiesz? Ja się to odbiję, żeby nie było, proszę bardzo. I czy nam tutaj favory teraz skoczyły jakkolwiek? 8 dalej. No smutne. Smutne. Bohemia nas klejmuje. Ale to też dobrze, bo jeżeli oni nas zaatakują, to nie mają szans. Brandenburgia i reszta świata się na nich rzuci. Więc na razie musimy czekać. Jak już mówiłem, śpiesz się powoli. Śpiesz się powoli, a być może jakoś z tego wszystkiego wyjdziemy. Dobra, nasz pan ma Stability Cost Modifier minus 10%, no jest spokojny, calm, on jest calm, opanowany, spokojny, tak jak mówiłem, spokojnie, nie śpieszmy się. Przechodzimy na kolejną technologię, administracyjną tym razem i możemy wziąć decyzję. Jaką decyzję? Jest to decyzja, która może nam zwiększyć National Tax Modifier. Oczywiście, że chcemy. Jak tam Brandenburgio? Może już niebawem tutaj jakieś takie, wiesz, agresywne rzeczy, manewry czy coś. Halo, Brandenburgio? Jeżeli obiecam wam ziemię, to dołączycie, tak? Tak. Tylko dlaczego Trier nie chce? Walczy w innej wojnie, cholera. Trier walczy teraz w innej wojnie. No, tragedia. Naprawdę tragedia. Nie za bardzo wiem, jak ten temat ugryźć. No bo trzeba ich zaatakować w końcu i zdobyć prowincję chleb. Czyli te dwie prowincje, te i te. Te dwie prowincje bym bardzo chciał, bo to jest kopalnia złota. Ona dałaby mi przychód na tyle duży, że mógłbym potem jako cesarz się nie martwić o utrzymanie mojej armii. O, a skoro mowa już o cesarzu, to jak widzę, nasi tutaj mali zdrajcy zaczęli głosować na kogoś innego. I to mnie niepokoi. Dlaczego? Improwujemy relacje, bardzo bym prosił. Musimy rozegrać naszą grę o tron doskonale. Okej, okay. Palantynat na mnie nie zagłosuje nigdy. On kocha cesarza, zresztą ja nie mam miejsca na sojusz z Palantynatem. Bohemia to mnie nienawidzi, więc to nawet nie ma o czym rozmawiać, ale ci panowie mogą jeszcze zmienić swoje zdanie. Ci panowie wyglądają na kogoś, kto no raczej nie za bardzo pała miłością do Austriaków. Jak widzę, naszym głównym problemem jest to, że Austria ma lepsze relacje po prostu z nimi i to jest jedyny problem. Plus, dodatkowo, Austria jest dużym państwem w cesarstwie, czyli jeżeli ja byłbym większy, to oni by chcieli rzeczywiście, żebym ja był tym cesarzem. Mogę zyskać 1 stabilności, ale stracę 20 papal influenza. Czy mam tego influenza dużo w ogóle? No mam 21, czy to w ogóle jakkolwiek mnie interesuje? To dość ważne teraz, żeby to sprawdzić. Mogę też zyskać 38 dukatów. Ale stracę... Nie, tak się nie bawimy. Wolę stabilność, niż potem tracić naszą tax modifier, który w szczególności potrzebuje do wojowania tutaj z resztą świata. Jak tam Trier i twoja wojna? Trier już skończył swoją wojnę.
Czyli jesteśmy w stanie teraz ich zaatakować. I mógłbym to zrobić. Jakbym jeszcze Brandenburgii obiecał jakieś ziemię, to niewątpliwie mógłbym tę wojnę wygrać, tylko że jest to, jak już mówiłem, dość agresywny manewr, który mógłby się dla mnie skończyć tragicznie. Ale mi się wydaje, że ja i tak to zrobię, lecz wy zobaczycie to przy okazji kolejnego odcinka. W tym odcinku widzieliście moje manewry, grę o tron, grę o austriacką koronę cesarstwa, gdyż niewątpliwie zostanie cesarzem bardzo by mi pomogło w zrealizowaniu mojego achievementa, zaś stworzenie cesarstwa jako Śląsk jest swego rodzaju achievementem samym w sobie, prawda? Więc napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, napiszcie także, jak wy byście to rozegrali. No ja na pewno się do tego jakoś ustosunkuję przy okazji przyszłych odcinków, a jak na razie dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka, pamiętajcie o jego ocenieniu i pamiętajcie o patronie, do którego link znajduje się w opisie tego filmu. A teraz do usłyszenia, mam nadzieję, już niebawem. Bye bongo, trzymajcie się, no i cześć!